W ósmej kolejce drugiej ligi siatkarze Enei KKS-u Kozienice podejmowali w sobotę Metro Familii Warszawa. Starcie trzeciej i pierwszej drużyny tabeli zapowiadało się arcyciekawie. Faworytem byli goście. Zespół prowadzony przez Tomasza Walędzika nie przegrał w tym sezonie meczu. A KKS-owi w dwóch poprzednich sezonach ani razu nie udało się ograć stołecznej ekipy. By powalczyć z liderem, nasi siatkarze musieli wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Trenerzy Marek Żelczak i Michał Kalita postawili na taki skład. Rozgrywający Wojciech Ranecki. Środkowi Maciej Kałasz i Michał Trąbka. Przyjmujący Jakub Baranowski i Daniel Ostrowski. Atakujący Antoni Sokołowski. I na libero Robert Głogowski. KKS zaczął trochę nerwowo i po kilku akcjach przegrywał 3 punktami. Na szczęście gospodarze bardzo szybko weszli na dobry poziom. Po bloku Kałasza było po 8. Metro próbowało kilka razy odjechać, lecz KKS za każdym razem szybko odrabiał niewielkie straty. W kluczowych akcjach gospodarze kilka razy punktowali blokiem i to oni pierwsi mieli piłkę setową. Ostatecznie partia otwarcia rozstrzygnęła się na przewagi, a dwie ostatnie akcje należały do naszego zespołu. Asem serwisowym popisał się Ostrowski, a za chwilę kolejny punkt blokiem zdobył Kałasz. KKS wygrał 28-26. Pierwszy set pokazał, że liderowi w Kozienicach o punkty nie będzie łatwo. Druga odsłona to nadal kapitalne widowisko, lecz tym razem ze wskazaniem na gości. Metro nie psuło zagrywek, a kilka trudnych serwisów posłali Cackowski i Grabek. KKS cały czas gonił wynik i w końcówce doszedł rywali na punkt. Jednak ostatnie słowo w tej partii należało do przyjezdnych. Metro wygrało do 22 i wyrównało stan meczu. Trzecia partia to również siatkarska bitwa. Oba zespoły wytoczyły ciężką artylerię. Znakomicie w ataku wyglądał Baranowski. W niczym nie ustępował mu Sokołowski. A po przeciwnej stronie siatki rządził Grabek. Kibice byli świadkami niesamowicie intensywnego, wyrównanego i stojącego na bardzo wysokim poziomie spotkania. Przez większość seta minimalnie prowadzili gospodarze. Jednak biorąc pod uwagę, jak bardzo wyrównany bój toczyły oba zespoły, 2 czy 3 punkty nie były bezpieczną przewagą. Tym razem ostatnie akcje rozstrzygnęły się po myśli KKS-u. Atak skończył Baranowski, gospodarze wygrali do 23 i prowadzili 2-1. W czwartym secie także było na co popatrzeć. Nie brakowało długich wymian, widowiskowych obron i fantastycznych zagrań. Bardzo długo wydawało się, że również ta odsłona rozstrzygnie się dopiero w końcówce. Po tym jak Trąbka zatrzymał blokiem Grabka, KKS przegrywał 16-17. I chyba nikt w tym momencie nie przypuszczał, że był to ostatni punkt gospodarzy w tej odsłonie. Gra KKS-u posypała się we wszystkich elementach. Metro po serii 8 punktów wygrało 4. partię. Zwycięzcę mieliśmy poznać dopiero w tiebreaku. Ten wyrównany był do połowy. Przy zmianie stron Metro prowadziło 8-7. Później wynik szybko się rozjechał. W końcówce wymagającego, trwającego ponad 2 godziny spotkania, więcej sił zachowali goście. Metro wygrało do 10 i z Kozienic wywiozło 2 punkty. W obozie gospodarzy pozostał pewien niedosyt. Jednak siatkarze KKS-u schodzili z parkietu z podniesionymi głowami. Pokazali, że nie przez przypadek są w czołówce tabeli. Mimo porażki, bez wątpienia rozegrali najlepszy mecz w sezonie. Można pokusić się też o stwierdzenie, że od lat nie widzieliśmy w Kozienicach tak energetycznego spotkania. Niespodzianek nie było w pozostałych meczach 8 kolejki. Necko Augustów w 3 setach pokonało ostatni w tabeli Wolej Ostrołęka. Sparta nie dała szans Polkaneksowi, wygrywając w Kobyłce 3-0. W stolicy Mozwola wygrał z Trójką 3-1. Zespół z Międzyrzeca Podlaskiego w 3. kolejnym meczu w jednej z partii nie przekroczył granicy 10 punktów. Drugie w sezonie i drugie z rzędu zwycięstwo KS Błonie. Gospodarze pokonali w 5 setach rezerwy Lechii Tomaszów Mazowiecki. Mecz Kampera Wyszków z SMS-em Spała został przełożony na styczeń. W tabeli nadal prowadzi Metro Warszawa. 8 wygranych i 21 punktów. Punkt za liderem są Necko Augustów i Sparta Grodzisk Mazowiecki. KKS Kozienice na 4. miejscu, 17 oczek na koncie. Tuż za naszym zespołem plasuje się stołeczny Mozwola. Stawkę zamykają Lechia Tomaszów Mazowiecki i Wolej Ostrołęka. W 9. kolejce KKS zagra u siebie z MOS-em Wola Warszawa. Na starcie 4. i 5. drużyny tabeli zapraszamy do hali sportowej w sobotę 25 listopada.
Początek spotkania, godzina 18:00. Wstęp wolny.